Panie i Panowie Radni Dzielnicowi, Szanowne Media, wszyscy zaproszeni goście. W okresie pomiędzy sesjami odbyłem szereg spotkań, najważniejsze chciałbym tutaj przedstawić. Spotkałem się z prezesem Autosanu, Markiem Opowiczem, omówiliśmy aktualną sytuację w spółce. Odbyłem kolejne spotkanie ze Związkiem Podhalan, z lokalną organizacją turystyczną Beskid Zielony oraz z innymi organizacjami turystycznymi, uściślając organizację drugiego zjazdu karpackiego w Sanoku Karpaty Góry Kultury. Spotkałem się z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Urtylem. Omówiliśmy współpracę samorządu w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji w Sanoku. Spotkałem się z ojcem gwardianem Zbigniewem Kubitem, który przeszedł z klasztoru franciszkańskiego do Przemyśla, oraz gwardianem Bartłomiejem Pawłowskim, który objął placówkę w Sanoku. Spotkałem się z posłem Piotrem Uruskim. Omówiliśmy wspólne działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji w Sanoku. Uczestniczyłem w uroczystościach Święta Policji w Sanoku. Spotkałem się z uczestnikami Ogólnopolskiego Młodzieżowego Rodzinnego Spływu Kajakowego Górny San, organizowanego przez Rzeszowski Oddział PTT, Klub Borsyk oraz KSM Diecezji Rzeszowskiej. Uczestniczyłem w jarmarku IKO. Spotkałem się z dyrektorem Osiru Tomaszem Matuszewskim. Omówiliśmy działania związane z uściśleniem przekazywanych danych do programu funkcjonalno-użytkowego budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenach Mocnych w Sanoku oraz modernizacji wierchów. W tym przypadku chodzi o środki finansowe, które będą przekazane z Ministerstwa Sportu. Jednocześnie trwają prace związane ze specyfikacją do przetargu na całkowity remont wierchów. Środki finansowe oprócz Ministerstwa Sportu zostaną przekazane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Kwota tych dwóch projektów to jest kwota w sumie 3 miliony złotych na modernizację i termomodernizację wierchów. I trzeci etap, tak jak już wcześniej mówiłem, to będzie bieżnia lekkoatletyczna tartanowa, która zamknie cały ten konglomerat. W miesiącu wrześniu wierzę, że przetarg na termomodernizację na bazie tych pieniędzy, które otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego oraz na modernizację wierchów. Te pieniądze, już mam umowę, i po dzisiejszej uchwale będę tą umowę podpisywał, którą otrzymamy z Ministerstwa Sportu. Chcemy w tym miesiącu przetarg ogłosić, żeby przynajmniej część tych zadań została jeszcze zrobiona w tym roku. Brałem udział w powitaniu młodzieży w Sanockim Domu Kultury, która przybyła do Sanoka w ramach Światowych Dni Młodzieży. Brałem udział w inauguracji 9. Sanockiego Lata Podwórkowego. Spotkałem się z Akademią Piłkarską, podsumowaliśmy miniony sezon. Uczestniczyłem przy świętej w kościele Przemienia Pańskiego w Sanoku na zakończenie pobytu młodzieży w Sanoku przed wyjazdem do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wraz z burmistrzem Edwardem Olejko wzięliśmy udział w pikniku charytatywnym połączonym z otwarciem placu zabaw Brykania. Spotkałem się z Elżbietą Wesołkiem, która otrzymała nagrodę województwa podkarpackiego w dziedzinie kultury. Spotkałem się z kadrą karateków z Kiel na czele z prezesem klubu Krzysztofem Borowcem i kadrą trenerską, którzy od 20 lat przyjeżdżają do Sanoku. Od 20 lat grupa 70 młodych ludzi przebywa w Sanoku i ćwiczy na terenach Mosiru. Spotkałem się z prezesami TSV Mansart Tomaszem Jadrzyszynem i Wiesławem Pietryką. Omówiliśmy działania związane z przygotowaniem klubu do rozgrywek pierwszej ligi siatkówki męskiej w Sanoku. Uczestniczyłem wraz z wiceprzewodniczącym Romanem Babiakiem w uroczystościach pogrzebowych biskupa Adama Dubeca. Brałem udział wraz z wiceburmistrzem Stanisławem Chęciem w uroczystej inauguracji pierwszego zjazdu Polonii Amerykańskiej w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym w Jasionce. W Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku gościliśmy 100-osobową delegację Polonii Amerykańskiej. W spotkaniu brała udział wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska. Spotkałem się z syndykiem Autosanu Ludwikiem Noworowskim. Poinformował mnie o procedurze związanej z przekazywaniem środków finansowych w ramach zobowiązań dla różnych instytucji, w tym miastu. Miasto liczymy na określoną kwotę. Jaka to kwota? Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie ta kwota podana przez syndyka i zapoznam wtedy Państwa radnych, jaką kwotę w tym roku jeszcze miasto otrzyma z tej masy upadłościowej, za którą odpowiada syndyk. Odbyłem spotkanie z dyrektorem gimnazjum nr 2 w Sanoku Robertem Zoszakiem. Mówiliśmy o organizacji oddania do użytku sali gimnastycznej. Spotkałem się z dyrektorem PG w Rzeszowie Władysławem Turkiem. Omówiliśmy współpracę w zakresie wymiany konserwacji, wymiany oświetlenia ulicznego w Sanoku. Spotkałem się z wicemarszałek województwa podkarpackiego Marią Kurowską. Omówiliśmy współpracę samorządów. Uczestniczyłem w uroczystościach Święta Wojska Polskiego w Sanoku.
Spotkałem się z księdzem prałatem Andrzejem Skibą celem omówienia działań związanych z organizacją 1050. rocznicy Chrztu Polski, które odbędą się 10 września w Sanoku. Brałem udział w powołaniu nowego powiatowego komendanta policji w Sanoku, pana Andrzeja Stępnia, tutaj obecnego. Spotkałem się z dyrektorem firmy Bosch, Bogdanem Szymanikiem. Uściśliliśmy działania związane z wydaniem kalendarza na 2017 rok starego i nowego Sanoka, a także powstaniem nowego albumu miasta. Spotkałem się z przedstawicielami PTT w Sanoku. Mówiliśmy o organizacji 34. rajdu przewodników beskidzkich, który w dniach 24-28 sierpnia odbył się w Sanoku i Bieszczadach. Spotkałem się z przewodzącym na emeryturę księdzem Krzysztofem Paczyśniakiem. Po 37 latach pracy duszpasterskiej na ziemi sanockiej ksiądz Krzysztof pożegnał się z sanocką społecznością. W spotkaniach uczestniczyli burmistrzowie. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku uczestniczyłem w otwarciu wystawy Zjazd Górski Sanok 1936 Sanok 2016. Spotkałem się z Komisją Kultury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, którzy uczestniczyli w Komisji Wyjazdowej w Muzeum Historycznym w Sanoku. Uczestniczyłem w powitaniu rozpoczęciu 34. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTT. W finale 9. Sanockiego Lata Podwórkowego wziął udział burmistrz Stanisław Chęć, podczas którego wystąpił zespół Dzieci z Brodą. Uczestniczyłem w drugim zjeździe karpackim Karpaty Góry Kultury. W Sanockim Domu Kultury odbyła się uroczysta inauguracja. W Muzeum Budownictwa Ludowego odbywały się konferencje naukowe. Nad Sanem nastąpiło rozpalenie Watry Karpackiej. Na dziedzińcu Muzeum Historycznego w Sanoku we mszy świętej uczestniczyło szereg grup z różnych obszarów Karpat. Korowodem udaliśmy się do skansenu, gdzie nastąpiła prezentacja grup regionalnych oraz marki karpackiej. Trzeci zjazd karpacki odbędzie się w przyszłym roku w Wisternej. Spotkałem się z nowym komendantem policji Andrzejem Stępnią. Mówiliśmy działania policji związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Spotkałem się z przewodniczącym Rady Powiatu Brzozowskiego Henrykiem Kozikiem. Spotkałem się z księdzem dyrektorem Kalifa z archidiecezji przemyskiej Arturem Jańcem. Spotkanie dotyczyło współpracy związanej ze wspólnym projektem w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jak Państwo wiecie, do 28 października projekty musimy zgłaszać do tego projektu, które będą realizowane w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Początkowo miał być to pierwszy kwartał 2017 roku. Teraz jest 28 październik. Będziemy na pewno gotowi. Odbyłem szereg spotkań z dyrektorami podległych miastu i instytucji. Wraz z burmistrzami i skarbnikiem miasta spotkałem się z dyrektorami wszystkich szkół i placówek oświatowych podległych gminie miasta Sanok. Odbyło się uroczyste oddanie do użytku sali gimnastycznej przy gimnazjum nr 2 w Sanoku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. minister oświaty Marzena Drab, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa Maria Kurowska, kurator oświaty Małgorzata Rach, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, radni, dyrektorzy placówek jednostek oraz szereg innych zaproszonych gości. Inwestycja ta kosztowała miasto niecałe 500 tysięcy złotych. Podkreślam jeszcze raz. Inwestycja, która jest ponad 2 200 000, jej koszt kosztowała miasta 500 tysięcy złotych. Pozostałe środki to są środki ministerialne i środki, które dostaliśmy w ramach regionalnego programu operacyjnego. W Miejskiej Bibliotece Publicznie odbyła się lokalna odsłona narodowego czytania powieści Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Czytałem razem z burmistrzem Chęciem, komendantami Policji i Straży Pożarnej, dyrektorami gimnazjów sanockich oraz dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej Leszkiem Puchałą. Jak Państwo wiecie, ale tu jeszcze chciałem to podkreślić, Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie opublikowało listę projektów strategicznych dla sportu polskiego. Znalazła się na niej również inwestycja realizowana przez gminę miasta Sanok, budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie Mosie Sanok. Miasto już w tej chwili, i też to jest wiadomość nowa, otrzymało od firmy, która wygrała przetarg, otrzymało program funkcjonalno-użytkowy tej inwestycji. Trwa jego sprawdzanie i w miesiącu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na tą inwestycję w formie projektu i budów. Dziękuję.